Witam, zagrajmy dalej w Deus Ex. Znajdujemy się w tajnym laboratorium pod siedzibą VersaLife. Co to? Czy ja dobrze widzę, co tam leży? Hu! Agent Mulder byłby w niebo wzięty. Czy to można rozbić? Może tym? Mieczem świetnym. Nie, odgłos walenia tym mieczem świetnym o to szkło jest głośniejszy. Aczkolwiek nie daje to żadnych efektów. Można zjechać na dół? Do góry? Co to da? Nic. A jednak. Ten też jest dalej zielony, ciekawe. I don't recall being informed of any visitors. Masz oczy wytatuowane z tyłu głowy? Nie widzę. Masz tylko... A masz! A to nie jest kod kreskowy, to jest oko. Your activities here have been noted. Ciekawe. Ojej, to był... Bardzo zły pomysł, atakować go. A chodźmy tutaj, może w takim razie zobaczymy, co tutaj jest. You shouldn't be back here. No. Nic z tego. A można się tu włamać? Who the hell? Gotcha. Nie, nie można. Trzeba by ich pozłatać wszystkich, żeby można było tutaj wyjść, tak? Najlepiej jakieś granaty by to było zrobić, a na razie po prostu nie chcę wkurzać, o ile da się tego uniknąć. Coś tu jest? Szyby wentylacyjne, proszę bardzo. W toalecie. Zapamiętajmy. It is a simple request. Lab procedure forbids. The psionics laboratory. The psionics laboratory has no business worrying about weak interactions between incidental subatomic particles. Our work on Fitchov Capra. Capra. A quantum quack. Don't criticize what you don't understand. This is a private conference. Dr. I'm trying Trelane. To talk here. Dr. Scientific Vargas. Progress depends upon collaboration. Maybe you should cross your legs, unto yourself, and try to read my mind. The sharing of data between departments should be automatic. VersaLife did not achieve 1 trillion credit equity by disclosing R&D materials. We work in the same building. Our results can be understood only by a few dozen people on the planet, none of whom are psionics engineers. I am not allowed to speak to visitors. Kłócą się naukowcy. A czy tutaj będzie może się łamać? Proszę. Wystraszyli się. No to fail. Co szczęście nie ma w tych szafkach jeszcze nic takiego. Niczego takiego, co bym chciał koniecznie zdobyć. Tak więc. It's really a question of abstraction. Exactly, exactly. You can't be dealing with this sort of thing on the base pair level. Essentially what I told Miss Chow. Tissue augmentation. Chow? It's not a matter of twiddling bits. Doktorze Harrison, właśnie wykonałem. We need to stay focused on tools. In principle, yes, I agree. The older scientists don't grasp what it means to have so much data. Still, we have to throw them a bone once in a while. Kod 525. Dam ten tekst z tej kości danych. Będzie można sobie przeczytać, zapauzując film, ponieważ oni gadają i by mnie i tak zagłuszali. Gdzie to doprowadzi mnie? Kurde, na samą górę? Czyżby? A nie, bo ta winda tam też jechała na górę, tak? Jest tam zwierzątko. I można tutaj na rękę opaść. O kurde. Kto mnie zaatakuje? Może lepiej miecz wyciągnę.
oświetlam na niebiesko. Zabite. Co coś takiego robi w szybie wentylacyjnym tak w ogóle? Jak to jest możliwe, że my jesteśmy w stanie się skradać bezgłośnie w takim szybie wentylacyjnym? W ogóle dlaczego ten szyb wentylacyjny ma rozmiar taki, że może się w nim zmieścić teraz człowiek? Pytania na te odpowiedzi... Zaraz? Pytania na te odpowiedzi? Odpowiedzi na te pytania? Nigdy nie zostaną udzielone. Znaleźliśmy się w szybie windy. Windy, czy tak? Tak no to wygląda. Możemy iść tutaj. Kurde, gdzie nas to zaprowadzi? Jakiś kanał Jeffreysa. To jest naprawdę niezły labirynt w tym miejscu i można się pogubić. O, proszę bardzo, jesteśmy tutaj w tym. Ale dziwne. I teraz co, przejdziemy się pod tym pomieszczeniem, tak? I może można tutaj wyjść na górę. I nie dojść zupełnie nigdzie. Prawda? Prawda, jak żeby inaczej. Dobra, załaduję sobie w tym momencie. I gdzie? Jeszcze na dół spróbujemy iść. Ła. Gdzie nas to zaprowadzi? Kolejny szyb wentylacyjny. Dalej zielony facet, to dobrze. A tutaj? O! You must be with Simon's office. Be sure that he understands we're doing the best we can. Tak, dlatego właśnie wyszedłem z szybu wentylacyjnego. Tam widziałem kanistr augmentacyjny. Trzeba go zdobyć za wszelką cenę. Dwa kanistry. Trzy kanistry. Dostałem mail. Świetnie. Tak więc nie wiem, trzeba się chyba włamać, prawda? Chyba, że tutaj będzie się dało. Ale nie mamy takiego kodu do tych drzwi, prawda? Nie. Kurde, to jest ten... I don't recall being informed of any visitors. Stoję pilnuję. I don't want to be disturbed. Informatyczka. I am not allowed to speak to this. I have two words for whomever wrote this biometrics package. User interface. I have to concentrate. Dobra. Somebody's going to have to totally gut this thing and start over. O nie, nie, to jest zły pomysł. How do they expect to express a high-level feature in a genome if they can't even come up with a topologically sound representation? Ona nie powiedziała modelu dźwiękowego topologically sound, to oznaczyło to, że to topologicznie sprawne. Złe tłumaczenie znowu było. Dr. Bates. Dr. Gates. Dr. Gilbert Bates. Tak, z jednej strony kojarzy się Bill Gates, a z drugiej strony kojarzy się Arcanum. That's enough. I really must work. A co? Zaraz się zdenerwujesz? That's enough. I really must work. Aplaudujesz mi wirusa. You look lost. Dr. Michalopoulos. You must be with Simon's office. Be sure that he understands. We're doing the best we can. Czas schakować. Otwórz wnosz promieniowanie, otwórz pierwszy, otwórz drugi, otwórz drzwi i e-mail. Zaraz się włączy alarm. Nie, no kurde, nie zdążyłem wszystkiego nagrać, ale nieważne. Wow. Niech się nie zdenerwował? Jest, zasobnik jeszcze mowy, zasobnik, hura.
jest od razu bot medyczny, będę mógł sobie to wszczepić. Tak! Upuść. Raz, dwa i trzy. I jeszcze to. That's enough. I really must work. Shut up. Niewidoczność dla radarów. Maskowanie. Staje się niewidzialny dla organizmów żywych. Co to jest? Aha, to już mamy. To będzie można wywalić. Teraz tak, albo celowanie, albo poprawa wzroku. Ja sobie wziąłem wcześniej to. Dzięki temu mamy wallhack, a dzięki temu wiemy więcej o naszych celach i zwiększa się nam celność tak w ogóle. Mi się wydaje, że to jest lepsze. Zainstalujemy to w oczy. Teraz tak, maskowanie sobie zainstalujemy w tułów. Nie, pod skórą. To wciąż mi brakuje augmentacji do nóg z jakiegoś powodu. Nie ma tego tutaj. That's enough. I really must work. To co? Czy będzie tutaj działać to hasło? 06288? Nie. Ale będzie można to złamać. Aha, bo to pewnie ten otwiera te komory, tak? Dobra, zhakujmy jeszcze raz komputer. Tym razem nagram wszystkie maile. Jakie tylko się da. M. Chao, czyli Maki Chao, tak? Nie wiem, czy te maile jeszcze wcześniej były w grze, być może. Dobra, nagrane. W ostatniej chwili. Nie wiem, czy to się zapisało nam jakieś hasło? Chyba nie. Ale nieważne. Zwłoki. Nic nie znajdujesz. Co to za Half-Life? Your activities here have been noted. To straszne. No no. I'm afraid we don't have time for visitors right now. Zwłoki zwierzęcia. Jakiego zwierzęcia? To jest przecież kosmita. Co to jest? Please, you'll upset the subject. Kto to jest? O, chyba się karkiany na mnie zdenerwowały. To są karkiany? Bo nie są karkiany, nie? Karkiany to są te duże, z tego co pamiętam. Cześć. Co się stanie? Get back in your cage! Zostanie zabity? Uciek! Zwłoki zwierzęcia. Kurde, co się tu dzieje? A, one miały to chyba dyskutować, ale nie będą, ponieważ poszli się zabijać tamci. Wytrych? We will have many questions to ask your department. Tu nic nie ma. Powiem szczerze, za pierwszym razem jak grałem w tą grę, nie znalazłem tego pomieszczenia. Nie było mnie tu. Radiation. To brzmi groźnie. Ała. Jakie są w ogóle moje cele misji, tak? Zdobyć schemat konstrukcyjny zęba smoka. Znajdujący się w podziemnym laboratorium Versalife. Przejdźmy tam może, co? Smita? Au! I nic poza tym tu nie ma poza nimi. To jest zupełnie bez sensu, żeby tutaj iść. No to nie będziemy tam szli. Bo po co? Dobra, najwyższy czas wyjść wyżej. I don't want to be disturbed. Chyba, że te będę zaczął rozmawiać. Zaczną? Nie. O, tutaj coś jest. Doktorze Bates, właśnie skończyłem nadzorować uzupełnianie zapasów paliwa w frachtowcu z wirusem. Tego typu rzeczy naprawdę powinny być przewożone w dobrze zabezpieczonych skrzyniach, ale rozumiem. Chcecie jak najszybciej wyładować po dotarciu do Nowego Jorku. Plomby zabezpieczające przed skażeniem nie wytrzymają dłużej niż 36 godzin.
a zbiorniki potrzebują sterylizacji 4. stopnia, zaraz po wyładunku wirusa. W ten sposób zabezpieczyłem się przed przypadkowym rozprzestrzenianiem. Udało mi się połączyć kilka hermetycznych pomp i podłączyć do zbiorników. Dzięki temu do przeniesienia wirusa na pokład helikopterowy wystarczą zwykłe złączki IHU-55 i węże typu A0. Niech pan jednak powie Simonsowi, żeby cała zagłoga, tak? Zagłoga miała na sobie skafandry ochronne. Doktor Lundquist. O! Cold and dark. It's on forever. Return to where you belong. I was not told to expect another researcher. Subject is approaching. Work must proceed smoothly. Przypominasz mi Anny Nowara, w ogóle co ty robisz z takim mieczem w ręku? A strange hour to be visiting the laboratories. Ha! No, to jest ten woman in black, tak? Kobieta w czerni. Dobra. Kran. Ale ten film dobiegł końca, w następnym filmie idziemy tam.